Siema, cześć i czołem, witam Was serdecznie i dzisiaj zapraszam Was na krótki room tour, już nie po serwisie, a po studiu nagraniowym. Nie ma już reklam, również na oknach nic, lecimy więc do środka. Jesteśmy w tej chwili w pierwszym pomieszczeniu, gdzie była recepcja, już jej nie ma. Jest biurko Ultra Desk Ground ustawione zupełnie inaczej jak do tej pory pod oknem. Tutaj będzie, a właściwie już jest, podstawowe stanowisko pracy, jakieś tam ładowarki do baterii, tego typu sprawy. I jest też dodatkowa myszka i klawiatura, ponieważ szanowna małżonka, która właśnie nagrywa ten film, ona składa te filmy, będzie tu mogła sobie laptopa podpinać, tak żeby na nim montować i w razie czego kończyć to w domu. Nie jest wszystko na 100% skończone, ponieważ ten komputer, który tutaj jest, będą za chwilę testy tej chińskiej pasty przewodzącej już po ponad roku i będzie mała modernizacja. Drukarka stoi tam, gdzie stała. Tutaj się bardzo dużo zmieniło, bo tutaj był właśnie ten regał, na którym wydawaliśmy komputery naszym klientom. W tej chwili teraz jest regał biurowy. Wszystko to, co było na tej ladzie serwisowej i tak dalej. No to mamy tutaj poukładane, jeszcze sporo miejsca zostało, nie wszystko tutaj już jest na 100% gotowe, natomiast to, co najważniejsze, chodźcie, jest tutaj. Jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie był serwis, teraz już studio nagraniowe, ale zaczniemy klasycznie od prawej strony. Chodźcie. Tutaj za mną był regał, gdzie czekały komputery na naprawę, ale nie tylko, gdzie były również części dodatkowe do napraw. No w tej chwili to i dodatkowy regał, który tutaj stoi, to jest przede wszystkim rupieciarnia, o ile tak to można nazwać. Mamy tutaj sprzęty z serwisu, myjka ultradźwiękowa, tutaj są jakieś szlifierki, to jeszcze dwa komputery do odebrania do znajomego. Plus w zasadzie wszystko to, co uważam, że może mi się przydać również przy nagrywaniu filmów. I w zasadzie to samo jest na drugim regale, przy czym tutaj jest na przykład dodatkowy multimetr, ten drugi mikroskop, który był hot air. Część rzeczy, ta poserwisowa, będzie na sprzedaż pewnie już jakoś na początku czerwca, się tym zajmę. Obserwujcie Facebooka, jeżeli jesteście czym zainteresowani. Natomiast tu jest cała masa pudeł dodatkowych, ale nie tylko, też zasilacze. I to są wszystko, słuchajcie, pudełka pełne. To są normalnie działające płyty główne na różne platformy. One są wszystkie sprawne. My ich używaliśmy w serwisie, a teraz zostaną po to, żeby po prostu przy nagrywaniach jakieś poradniki robić, inne tego typu rzeczy, jakieś dziwne testy, bo wiecie, dziwne testy to tylko u mnie, no to tutaj są wszystko pod ręką. Idziemy dalej, tutaj w zasadzie, o, może jeszcze jedna rzecz, tu gdzie ten regał teraz stoi, to nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj było stanowisko do napraw komputerów stacjonarnych, no teraz już go nie ma, jest regał, tu tak samo, tu już był blat serwisowy, już tego nie ma, jest pełny dostęp do okna. Mamy cały czas nasz stary, dobry, przenośny klimatyzator. Tutaj są trzy komputery, wszystkie sprawne, to są komputery, które były używane w serwisie, plus platforma testowana, na pewno jeszcze raz, nieraz je zobaczycie, będą wykorzystywane. I na dole kompresor stary, dobry, to musi być. I to co tutaj widzicie, czyli moje takie jednomiejscowe stanowisko serwisowe. Tutaj właśnie się pojawił taki większy, szerszy stół, on jest odsuwany całkowicie, jest komputer serwisowy, tu normalnie są lutownice, mikroskop, hot air, multimetr, programator do BIOS-u, inne przydatne narzędzie, zasilacz serwisowy i muzyka. Tutaj będę robił zarówno poradniki takie stricte techniczne, jak i naprawy na potrzeby własne i kanału, natomiast już żadne świadczenie usług. Jest więcej miejsca na tym blacie. Co prawda ten stół jest dość chwiejny, więc on z czasem i tak wyleci. Tutaj musi wejść coś innego, bardziej stabilnego. Na razie wystarczy natomiast całkiem przyjemny kącik, żeby sobie tu właśnie pogrzebać. Tego miejsca jest sporo, prądu jest sporo, jest też muzyka, można sobie zacząć słuchać i lecimy na teraz najważniejsze miejsce. Teraz muszę mówić trochę głośniej, bo jestem znacznie dalej. Nie, a tak poważnie. Zmieniło się, co nie? Raz, że całość jest odmalowana, to wiadomo, tam również, natomiast tutaj teraz będzie podstawowe stanowisko do nagrywania filmów. To jest również Ultra Desk, ten regulowany blacik. Był osobny film na temat tego biurka, tam Was odsyłam. Regał ten z, chciałem powiedzieć, portierni. Regał z recepcji trafił tutaj jako wystawka. niewykluczone, że na nim jeszcze coś się zmieni, natomiast on tu na pewno będzie stał, taką miałem wizję od początku. Tu jest właśnie podświetlenie, bardzo fajny efekt moim zdaniem to robi, będzie to wyglądało, już wygląda kozacko. Tutaj zmian będzie niewiele, to już jest prawie że gotowy kadr. Powiesiłem znaczek na 100 tysięcy subskrypcji, dziękować, więc on teraz też będzie gdzieś tam w kadrze. I regał, on też tutaj stał, natomiast jest troszeczkę całość zmieniona, jest taka wystawka zrobiona, klawiatury podpięte, świecące, tutaj jeszcze lampki będą. U mnie święta są cały rok, natomiast muszę je troszeczkę naprawić, bo gdzieś tam kabel nie styka, więc będzie szansa wykorzystać stół serwisowy. A tu, no co, no tu została graciarnia tak jak była, natomiast znacznie bardziej ogarnięta. Tu przede wszystkim jest teraz przestrzeń, bo tutaj był stół, na którym też komputery czekały, takie, które na przykład za częściami czekaliśmy i tak dalej. To jeszcze troszeczkę sobie będę ogarniał, ale ogólnie już jest naprawdę całkiem fajnie. Tym bardziej, że no nie mogę się wszystkich elementów do pakowania pozbywać, bo czasami będzie coś trzeba po testach odesłać i tak dalej. I teraz może przejdźmy do tego, czym będzie nagrywane. A jak o nagrywanie chodzi, no to światło najważniejsze. Tutaj pierwszy raz w moim życiu wleciały profesjonalne lampy studyjne z profesjonalnym statywem studyjnym. One Glory, czy jakoś takiego, to jest statyw, bez problemu dźwiga tą lampę. Bardzo fajny statyw, szczerze mówiąc za niewielkie pieniądze, bo ratem tam około 280 zł. Moim zdaniem rewelacja, natomiast no, lampa już taka tanie nie była. Nanlite to jest FS 150 na tak nieduże pomieszczenie, moim zdaniem w zupełności wystarczy, przy czym w tej chwili zamiast klosza mam założony softbox 90 również od Nanlite'a, sorki. Tu w środku wchodzi grid, też jest grid kupiony, natomiast po wczorajszych eksperymentach z ustawieniem tego oświetlenia wydaje mi się, że sam softbox daje najlepsze światło, takie najbardziej przyjemne, takie najbardziej miękkie, aczkolwiek tu modyfikacji pewnych nie wykluczam, bo chciałbym chyba taki bardziej, jakby to ująć, ciemniejszy kadr uzyskać. Druga lampa, która będzie stała w kontrze, to jest Key Light Elgato. To nie jest wersja RGB, mała lampka, mały panel LEDowy. On tylko i wyłącznie ma za zadanie gdzieś tam ten kadr dalej tym światłem wypełnić. Nawet bez niego jest całkiem jasno. Lampa nie ma RGB, ale ma regulację barwową, temperatury barwową, więc można idealnie dostosować do tego Nanlite'a, który ma 5400 Kelvina. No i sprzęt do nagrywania. Tutaj też się bardzo mocno, dużo zmieniło. Statyw jest stary, jakiś tam no-name'owy, natomiast jest nowy aparat, ekran poglądowy, klatka, tak żeby to wszystko zamontować. Generalnie rzecz biorąc, na drugim kanale już o tym aparacie wspominałem, nie chcę robić jego pełnej recenzji, jeżeli będziecie zainteresowani, jak to się sprawdza przy nagrywaniu, to dajcie znać. Natomiast no, to nie jest kanał fotograficzny, ani ja też przynajmniej na tym kanale nie chcę się jakoś specjalnie bawić w testy sprzętu fotograficznego. Jak już to na drugi kanał wejdzie pewnie jego pełna jakaś tam recenzja czy całego tego setupu. I to by było na tyle. Ja jestem po prostu tak podjarany, że się nie mogę doczekać, kiedy będę pierwsze filmy do Was nagrywał na tym sprzęcie, z tym światłem, bo jeszcze żadnego nie nagrywałem. Czekałem specjalnie właśnie na początek czerwca. Ja już się nie mogę doczekać. Myślę, że Wy też. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jak Wam się podobają te zmiany. To tyle. Cześć!